Zrzuciłem mu ten samochód tutaj. Jawor, co ty robisz z moim autem? Tak, jak panowie, gdzie mu znaczy wyrzucamy z auta. Ej, co? Dzisiaj zobaczymy sobie reakcję youtuberów z Koksowic na moje auto, które wygląda tak i które ma to na sobie. No i nie zapomnijcie zostawić suba koniecznie z dzwoneczkiem, ze względu na to, że filmy pojawiają się codziennie. No i zostawcie też łapeczkę w górę. Jeśli będzie powiedzmy ich 10 000, to wówczas nagramy sobie kolejną reakcję youtuberów na coś innego. Dawno czegoś takiego nie robiłem, więc może pora wrócić do takiego kontentu. Więc słuchajcie, mamy reakcję Jawora, Mikiego, Nexe, Witasiego, Nojrachta, Paczola, Sitr0x i SzymeQ. Ło, potężny Polak na pierwszy ogień. Masz moje... Jest moje Koksdi. Tutaj na streamie widzę, że to robił. To wygląda moje Koksdi. No. Super, czy jest pan Zaha? Jego Koksdi. Nie ma pana Zahy, kurde, abym mu podziękował. No, a czyje to jest to gówno, to? Aha! Czyje to jest to? Nie wiem, wiem, że to jest moje piękne Koksdi. Aha, czyli moje auto gówno, a twoje Koksdi... Nie wiem, no... Nie wiem, to Koksdi jest chyba nawet z drewna. Nie, dobra, nie odzywaj się, Litasz. O, Sitr0x. Okej, słuchajcie, Yoshi prosił mnie, abym nagrał reakcję na jego nowy samochód. I powiem wam szczerze, że jak usłyszałem, że Yoshi ma nowy samochód, to no trochę się dziwiłem. Jak wiecie, prowadzę salon samochodowy i tak się składa, że Yoshi u mnie nie składał żadnego zamówienia. O, to prawda. Jak wiadomo, jedyną osobą, która na serwerze może budować samochody jest Zaha, ale jedyną osobą, która może sprzedawać te samochody jestem ja. Tak więc nie słuchajcie, o co do końca chodzi. Wydaje mi się, że Zaha mógł zrobić Lego, nie? Prezent, no i podobno jego samochód stoi pod sklepem. Czy faktycznie takie, słuchajcie, zwróćmy uwagę, tak, tam już coś widać, słuchajcie, ale jeszcze nie dokładnie, także dobra, podejdę sobie bliżej, żeby sobie nie spoilować, spojrzę w dół. To bardzo dobrze, Sitek. Sitek ziomal. I uwaga, 3, 2... Okej, słuchajcie, jestem już obok parkingu 1. I tak, po lewej stronie stoi ten samochód, uwaga, patrzymy co to jest i mamy, jak widzicie, dostawczaka, czyli Yoshi dostał dostawczaka od Zachy, ale powiem wam, że kozacko wygląda. Kurde, jeden chyba, dla jednych gówno. Aktualnie na Koksowice. Tylko nie wiem, co znaczy ten symbol. Czy to jest to, co mi się wydaje? Halo? Tak, Sitr0x. Tak, Sitr0x. To jest dokładnie to, co ci się wydaje. Dosyć charakterystyczny listek. Czy ja mogę wsiąść? Nie mogę, słuchajcie, wsiąść tutaj do fury Yoshiego i prawdopodobnie, słuchajcie, Zaha dał jeszcze mu prezent za to, że dostarcza nam jedzenie. No, powiem tak, można tutaj to wybaczyć. Tak jak mówię, no na serwerze ja zajmuję się sprawą samochodów, ale Yoshiemu jak najbardziej należała się nowa furka za to, że no tak ładnie zaopatruje nas tutaj w jedzenie. Dziękuję bardzo. To prawda, ja bardzo dużo zaopatrzenie robię. Yoshi jak najbardziej spoko. Fura wygląda bardzo ładnie. Tak jak mówię, jest to chyba najładniejsze połączenie kolorów aktualnie ze wszystkich pojazdów na Koksowicach. I powiem szczerze, że trochę pozazdrościłem i chyba sam będę musiał coś takiego zrobić. Ale Yoshi, generalnie furka kozak, Zaha, bardzo fajny pomysł. Myślę, że Yoshi mu się należy. Teraz mi wytłumaczcie, o co chodzi. Dla jednych to auto to jest gówno, a dla niektórych to jest najlepsze połączenie i najładniejsze auto. Ja nie rozumiem. Ale tak samo może Mikiego nie zrozumiem. Witam bardzo serdecznie. Zostałem poproszony przez Yoshiego, żebym zrobił reakcję na jego nowy samochód, powiedział, że stoi przed jego sklepem, więc lecimy szybko zobaczyć, jak wygląda ten samochód. Już go widzę tutaj nie z daleka, widać, że jest zielono-brązowy i ma coś tutaj na tyle. Jakiś taki, wygląda to jak jakiś liść. Jak liść wygląda! Jak liść wygląda, słyszycie go? To jest chyba samochód dostawczy i wygląda, no, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba ten samochód, bardzo fajny jest. Kurde, fajny, ma strasznie kolory. Fajny jest ten, że w ogóle, bo to mu Zaha pewnie robił, więc fajnie mu strasznie... On ciągle się patrzy na tego liścia i mówi, no, fajne. Jakiś, czy coś w tym stylu. No nie wiem, pasuje do jego sklepu, bo on jest w sumie takim farmerem na tym serwerze, więc bardzo pasuje. Ja bym zrobił auto z ziemniakiem. Bardzo autko w ogóle, się podoba, ale... jest bardzo fajne. Szkoda, że nie ma rejestracji. Ale generalnie bardzo fajne autko. Pozdrawiam. No i się zmutuj, No właśnie, bo ja wyszedłem. Stoi pod jego domem. Stary Yoshiego to super człowiek, jest ogółem, chciałem powiedzieć. Stary Yoshiego to super człowiek. I uwaga, idę tyłem. Idę tyłem. Chyba to jest to, dotknąłeś mega auto. Odwracam się. Czy to? Który jest jego? K1 minionek, to nie, to jest chyba ten. Tak, to jest Nojracht. Co to jest? Co to jest? No tak, czemu auto już jego wygląda jak... O, jak co? This car is locked. Czemu on chce się włamać do aut w ogóle? Zbrodniarz wojenny. Ej, co jest grane? Czemu on ma jakiegoś dostawczaka takiego totalnego? Ja nie mogę do niego wejść niestety. Ej, co ja mam reagować na coś, co... Ej, reakcja na to zajęła mi sekundę i to już tyle? Mam skończyć film? Tak, Nexe, możesz już skończyć. Miki. No, ja tak zrobiłem. A, brzmi super. Kurde. No, oddałem. No dobra, no super auto, podoba mi się. Kolor też mi się podoba. Wiesz co, jedyne co mi się już nie podoba? Co? Że nie mogę tam wsiąść, go ukraść. Więc weź się gościu panu i zostawię otwarte auto. Jak można zostawiać w ogóle zamknięte auto w, nie wiem, na parkingu? Weź, serio, żałosne. Moi drodzy, w takim razie, jeśli pod tym odcinkiem będzie 15 tysięcy w górę, zostawiam swoje auto całkowicie otwarte na 24 godziny i zobaczymy, co inni youtuberzy z Koksowic z nim zrobią. Boję się to robić, ale jeśli będzie 15 tysięcy w górę, to to zrobię. Słuchajcie, Jawora chcę zostawić sobie na sam koniec, bo Jawor to jest perełka. On to zawsze jest tak. Zobaczmy sobie reakcję Szymka. Chłopcu wychodzi pół materiału do góry. Okej, wchodzi. A, chyba nie nagrał mikrofonu. Dobra, już trudno. Nie będę tego osobno puszczał. Szymek, zrób mi dubbing. Dobra, dawaj Szymek, no wchodzisz. Wow, ale ładny. A nie, to jednak jakiegoś minionka, co on tutaj? O ja, i co on to tam przewozi z tyłu? O nie, co to za roślinka tutaj? O, no właśnie, co to za roślina, Szymek? Wow, ale wejdę do środka, może on dlatego sprzedaje takie roślinki jeszcze gdzieś. Czy one są do kupienia? Czemu on ma je na tym, a nie ma je na samochodzie? Dziwne mega. Ja nie mogę. 10 na 10 jest zablokowane, szkoda, może przewozi z tyłu te roślinki, to ukradł. To jest najwspanialsza reakcja dzisiejszego odcinka. Naprawdę, to jest najwspanialsza reakcja dzisiejszego odcinka. Przejdźmy szybko do Paczola. O ja, Paczole, ale masz liścia na tym, na drzwiach. Paczol pierwszy raz jak siadł do mojego auta. Yoshi, hito, liściosze. Masakra. Nie pamiętam tego zupełnie. Paczolito, wspaniały człowiek. Dobra. Jaki to będzie samochód, bo jeszcze nie widziałem. Dobra, przewinąłem sobie. Jeszcze nie patrzę, w tą stronę idziemy. Chłop nagrał 20 minut materiału. Piękne pole, naprawdę piękne. Pole. Drzewo ładne. No i... Aha. Czy on podciągnął pomysł od mojego samochodu? Nie. Ma tutaj skrzynię. W ogóle to jest najlepsze, co nie? Bo wielu z was może sobie myśleć, ale to jest bez sensu. Zamknąć... Powiedziałem wszystkim, żeby zrobili reakcję na mój koks samochód. A mam pieprzonego dostawczaka. Z czymś takim narysowanym. Wiecie, no co? No dobra, okej. Spoko, busik. Widzę, że 6 kółek jest. Ta, normalnie. Has z przodu jest. Szyby też są. A czy da się na niego wejść? Nie, nie da się. A tutaj z tego wejść? Nie. Co ty próbujesz zrobić, Nojracht? Ogólnie fajne kolorki. Wiecie, o kolorkach dużo wiem. To jest chyba liść konopi. O ile się nie mylę. Z tej strony. Ale czemu nie ma podpisu? Yoshi, nie zrobiłeś podpisu? Nie mam blachy. Gdzie jest jeszcze twoja... Jak to się nazywało? No i jak pytasz, gdzie jest mój, ja ci mówię, że jest, o, tutaj gdzieś mniej więcej. I ostatnia osoba, spójrzcie na tego pana, to jest najwspanialszy człowiek na ziemi, na którego nie zasługujemy. Witam widzowie Yoshiego, dzień dobry, dzień dobry. Generalnie Yoshi powiedział mi, że coś stoi przed jego sklepem i poprosił mnie, żebym nagrał reakcję. Także słuchajcie, ja na razie nie patrzę, a przed tym zasubskrybujcie kanał Filipka, bo Filipek jest biedny, bo każdy go wyzywa. Nie no, w sumie nikt go nie wyzywa, tylko ja go wyzywam. Ale w każdym razie tutaj coś stoi. Okej, to chyba jest to, Okej, czyli on, słuchajcie, dostał samochód od Zachy zapewne, albo tak, nie dostał od Zachy, może kupił, nie wiem. W każdym razie to powiem mi, że coś dostał. I powiem wam, że ciekawe jest to mnie bardzo ciekawi, bo to mi coś przypomina, może dać coś w komentarzu, co to wam przypomina. No, napiszcie w komentarzu. Fajniusio, nie można mu kurde bagażnika otworzyć, bo tak bym mu tam nawalił gówna, ale za to słuchajcie, możemy mu zrobić jedną rzecz. Reakcja, samochód fajny, no co, ciężarówka jak ciężarówka, w fajnych kolorach jest na pewno. No i ten znak tutaj. Co ty robisz, Jawor? Ale my mu zrobimy, słuchajcie, jedną rzecz, jednego pranka, bo Jawor! Oczywiście dzień bez pranka jest dniem straconym. Jawor, co ty robisz z moim autem? Składa, że jest taka fajna górka, dlatego my sobie pójdziemy, cyk. No także słuchajcie, ogółem zrzucił mu ten samochód tutaj, cyk, cyk. I niech se chłop szuka. Reakcja, samochód fajny, tak jak już mówiłem, ale samochodu niech se poszuka, zakryjemy go tutaj. Także powodzenia, Filipek, ci życzę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że go znajdziesz. Nas tu nie było. Że jeżeli chodzi o ciężarów na serwerze, to jest ona ewidentnie najlepsza. Powodzenia, Yoshi, ogółem ci życzę. Bardzo. Panowie, sprawa jest taka, bo wy wysłaliście mi reakcję na to auto moje, co nie? No. Dokładnie. Jawor, pieprzony Jawor. Co mógł zrobić Jawor? No pomyślmy. Nagrał reakcję na złe auto. Nie. Wziął i wypieprzył moje auto z całego klifu. I zakopał pod pieprzoną ziemią. Czy ja teraz biegnę do mojego sklepu, jestem daleko w cholerę. Powiedzcie mi, czy moje auto stoi pod domem? Tylko to mi powiedzcie, proszę. Lecę zobaczyć, przyjacielu. Dziękuję. Pieprzony czego innego możemy spodziewać po Jaworze? Tak, Jezu, nie wiem, to jest Jawor. Po Jaworze jedyne, czego możesz się spodziewać, to że ci starą O, to też. Ale to już zrobił, to jakby tylko auto zostało. No właśnie. Chociaż może mi starą w aucie wyrwał. O, tak może być. I dlatego zjechało z klifu, stary, to ma sens. Tak, panowie, gdzie mu znaczy wyrzucamy to auto. Ej, co? Ej, nie, dobra. Co pojechał? Dobra, wracam tam. Ej, co jest? Nie widzę swojego auta pod domem. No bo wziął ci już pewnie. Tak. Tak, to mi wziął, jak tylko ty tam jesteś, frajerska chmura pod moją chatą. Ja? No ciebie widziałem, widzę jakiegoś gabrona. Nie no, ja jestem u siebie cały czas. Ten się bawi w Jumę. Nie, widzę cię, widziałem cię, Paczol. Cały czas buduję u siebie z dirta, chłopie. Gówno prawda, widziałem cię pod moją chatą teraz. Albo to był Nojracht. Nojracht raczej, ja nie byłem tam. Ale jesteście śmieszni, naprawdę. To w końcu to Jawor, czy wy żeście to spieprzyli, bo ja już nie wiem. To ci ja nic nie zrobiłem przecież. No, więc w takim razie... A jak tam prawko w realu, tak samo? Więc w takim razie ja kończę swój odcinek, bo ktoś mi ukradł auto.